Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło być tutaj dzisiaj. Ja nie mam zamiaru wcale tego ukrywać, że widziałem tutaj dzisiaj obiekty, które mi imponują. Po pierwsze mi imponują tym, jak wyglądają, bo rzeczywiście baza sportowa zarówno na uczelni, jak i to, co widziałem w mieście, obiekty szkolne, stadion, są naprawdę na dobrym poziomie, ale przede wszystkim imponuje mi to, że te obiekty są pełne, że na tych obiektach jest młodzież, są ludzie, którzy trenują, którzy rekreacyjnie korzystają z tych obiektów. Ogromną satysfakcję sprawiło mi dzisiaj spotkanie z grupą mieszkańców Białej, którzy są pasjonatami jazdy na rowerach. To rzeczywiście jest imponujący projekt, za który zarówno władzą panu prezydentowi, ale jak właściwie wszystkim prezydentom miast zgromadzonym w tym projekcie rowerowego miasta chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Ja przyjechałem tu dzisiaj tak naprawdę przede wszystkim do pani Weroniki, do pani Pauliny również, dlatego że chciałbym w tym okresie do Igrzysk Olimpijskich w miarę możliwości bez przeszkadzania odwiedzać naszych sportowców, nasze panie, którzy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, trzymam kciuki, ale jestem prawie tego pewien, że w przypadku pani Weroniki mówimy już praktycznie o olimpijce, a nie jeszcze kandydatce do Igrzysk. Wiemy, że to się musi dobrze skończyć. Bardzo liczymy na pani występ na Igrzyskach. I cieszę się, że mam nadzieję, nie zakłócając przygotowań, treningów, mogłem panią dzisiaj odwiedzić. Jest kilka powodów, dla których jestem tutaj właśnie dzisiaj u pani Weroniki. Po pierwsze, państwo zapewne wiecie, że dla mnie niezmiernie istotna jest kwestia zrównania praw kobiet w sporcie z prawami mężczyzn. Wiem, że nie wszystkich jeszcze udało mi się przekonać, ale wiem, że do wielu osób już z tym komunikatem dotarłem. Tak, musicie państwo, wszyscy musimy mieć świadomość, że nie tylko w takich, wydawałoby się, zdominowanych przez mężczyzn dyscyplinach, jaką uprawia pani Weronika, kobiety mają po prostu trudniej. Mają trudniej, jest ich mniej we władzach, jest ich mniej w gronie decydentów. Bardzo często zdarza się tak, że narzuca się im trenerów, którzy są mężczyznami po pierwsze, nie zwracając uwagi na specyfikę pracy z kobietami. Bardzo jest często tak, że słychać, że we władzach związków nie ma kobiet, bo nie ma ich skąd brać. A przykład naszych sportowców, pań, które uprawiają sport, który ma wymierny efekt w postaci zdobywanych medali na mistrzowskich imprezach, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich pokazuje, że kobiety zdobywają ponad 40% medali, więc nie ma powodów, dla których kobiety uprawiają sport, kobiety zdobywają medale, a nie mogą brać odpowiedzialności również za to, jak zarządzany jest polski sport, jak zarządzane są polskie związki sportowe. I to jest powód, dla którego przyjechałem tutaj z paniami porozmawiać. Ale jest też drugi powód, który jest nie mniej ważny, a może nawet w tym momencie ważniejszy. Nie kryję, że niezmiernie imponuje mi to, że pani Weronika, rozumiem do pewnego stopnia, zainspirowana swoją trenerką, skutecznie łączy uprawianie sportu na najwyższym wyczynowym poziomie z nauką. My w Polsce pokutuje bardzo często taki stereotyp sportowca, któremu brak jest czasu na to, żeby zdobyć gruntowne wykształcenie. I my bardzo wielu młodych ludzi, którzy są wybitnymi sportowcami albo którzy mają talent, ale którzy nie mamy pewności, jak potoczy się ich kariera, wpędzamy w taką drogę rozwojową, w której na zakończenie kariery oni zostają albo ze słabym wykształceniem, albo z wykształceniem nie takim, jakie mogliby zdobyć, i tłumaczymy to uprawianiem sportu. Podczas gdy w wielu krajach na świecie, tych bardziej rozwiniętych od Polski, warunkiem uzyskiwania stypendiów, warunkiem dostępu do zasobów, kadry, pieniędzy jest
spełnianie swoich obowiązków, na przykład studenckich. I wydaje mi się, że to jest ten kierunek, który my powinniśmy w Polsce i promować, i takie przykłady pokazywać. Ja już na początku tego roku podniosłem stypendia za wyniki sportowe dla tych, którzy studiują o określony wskaźnik. Właśnie po to, żeby promować ludzi, którzy potrafią łączyć sport na wysokim poziomie z nauką. Wydaje mi się, że to jest ten kierunek, który musimy bardzo mocno wspierać. I chciałbym bardzo nisko, naprawdę z wielkim szacunkiem, pochylić głowę przed dwoma młodymi kobietami, które mają wybitne wyniki. Wierzę, że najlepsze wyniki jeszcze przed nimi, ale które zwracają uwagę, że w ich życiu nauka jest ważna, ale też potrafią wykorzystać naukę w sporcie. To jest niezmiernie cenne i nie kryję, że bardzo mi to imponuje, i dlatego tutaj do Pani dzisiaj przyjechałem. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, i usłyszałem to od Pani Weroniki, usłyszałem to od Pani Pauliny, od Pani trenerki, że to jest idealne miejsce do tego, żeby one mogły trenować. I też mi to bardzo cieszy, dlatego że wydaje mi się, że uczelnie wyższe, szczególnie te o profilu sportowym, są najlepszym miejscem do tego, żeby odbywać zgrupowania, żeby na co dzień trenować, żeby budować w oparciu o doświadczenie tych uczelni odpowiednie zaplecze naukowe, które wspiera dyscyplinę sportu. Wiem, że tutaj, panie rektorze, dokładnie tak jest. I to się wpisuje w te moje zapowiedzi, plany, których ja sam nie zrealizuję. Ja mogę zrealizować je tylko dzięki uczelniom i dzięki ludziom, którzy tworzą polską naukę, a jednocześnie rozumieją, że sport musi być ważnym elementem i nauki, a jednocześnie, że sport jest ważny w nauce. Żeby lokować centralne ośrodki sportu, miejsca, w których odbywa się szkolenie wyczynowego sportu, właśnie w ośrodkach akademickich. Szczerze mówiąc, tutaj nie brakuje praktycznie niczego poza jakimś wsparciem ze strony ministerstwa i zbudowaniem odpowiedniego projektu. Jeżeli by się taki pojawił projekt, który by stworzył miejsce, które jest miejscem, w którym na przykład sporty siłowe czy podnoszenie ciężarów trenuje na co dzień, taki dedykowany COS dla podnoszenia ciężarów, to ja na pewno na taki wniosek bym z ogromną radością spojrzał. Oczywiście tu potrzeba jest współpracy z samej uczelni, prezydenta miasta, związku, bo bez związku tego się zbudować nie da, ale miejsce wydaje mi się idealne. Co ważne, nie tylko jest tutaj przestrzeń, nie tylko jest tutaj obiekty treningowe, ale są ludzie, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, ale i wiedzy, dzięki wiedzy naukowej, potrafią taki projekt zbudować. Ja w tym projekcie, jeśli powstanie, jestem na tak, a reszta to już w rękach pana rektora, władz uczelni, pana prezydenta, może władz regionu i związku, Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Mi się wydaje, że to miejsce jest idealne. Trzymamy kciuki za panie i mikrofon należy do pani. Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję za wizytę samego ministra sportu na naszej uczelni. Nie ukrywam, że jako dla sportowca, dla mnie jest bardzo, bardzo ważne łączenie kariery sportowej, jak i naukowej. Daje mi to szersze perspektywy do rozwoju sportowego i ta nauka ze sportem się zazębia. Mam tutaj na uczelni bardzo dobre warunki i korzystam z laboratorium, w którym analizujemy moją technikę czy technikę kolegów i koleżanek z sekcji. Fajnie by było ją rozszerzyć na większą liczbę zawodników i zawodniczek. Także bardzo dziękuję za wizytę i chyba tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Pani doktor? Jak najbardziej chciałabym zaznaczyć, że osiąganie dobrych wyników w sporcie jest bardzo łatwe wtedy, kiedy korzysta się z nauki, kiedy korzysta się z postępu technologii. Korzystamy z coraz to lepszych narzędzi, telefony, no i nie zamykajmy świata sportu na właśnie rozwój takich możliwości. Obiekty, które mamy w Białej Podlaskiej, jak najbardziej sprostały temu, żeby w krótkim czasie wyszkolić tutaj złotą medalistkę Mistrzostw Europy Seniorów.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy za tą wizytę, a przede wszystkim za deklarację. My będziemy poważnie myśleć nad ideą, którą pan minister przedłożył. Chcę powiedzieć, że ministerstwo czyni starania, żeby łączyć praktykę z nauką, co nas, jako mnie osobiście, jako dydaktyka i naukowca, bardzo cieszy. Mam na myśli rozwój wspierania programów dwutorowej kariery. My jako uczelnia korzystamy z tego programu. W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ponad 30 studentów korzysta z tego programu, łącząc trening na najwyższym poziomie z nauką. Uczelnia dzięki środkom z ministerstwa tworzy warunki elastycznego studiowania. My dopasowujemy osiąganie efektów dydaktycznych jako wtórnych w stosunku do osiągania celów sportowych. Nie wtórnych, że na niższym poziomie, tylko w kolejności wtórnych, i za to chcę podziękować. My ten program rozwinęliśmy wewnątrz uczelni, tworząc jeszcze lepsze warunki poprzez rozwój nie tylko takiego filara dydaktycznego, umożliwiającego studiowanie w każdym momencie, o każdej porze dnia i nocy dla osób, które się przygotowują do największych zawodów sportowych, ale też o filar finansowy. Fundujemy najlepszym studentom bezpłatne akademiki, najwyższe stypendia możliwe, zabezpieczamy naukowo, ale również wspomagamy w zakresie społeczno-psychologicznym, bo to są ludzie, którzy są ciągle narażeni na stres i też muszą się z tym borykać, więc ten program rozwinęliśmy kompleksowo. I powiem krótko, myślę, że rozwinięciem i dopełnieniem tego wszystkiego, o czym mówię, jest to wspaniały przykład łączenia właśnie współpracy ministerstwa, mam nadzieję, związku miasta i uczelni w taki dedykowany ośrodek przygotowania sportowego w sportach siłowych. Jak pan minister powiedział, my jesteśmy otwarci, gotowi, deklarujemy. To oczywiście, deklarujemy współpracę. Jak tylko zostanie konkurs ogłoszony, to na pewno taki projekt przedłożymy. Bardzo dziękuję za tą deklarację. Jeszcze raz dziękuję za wizytę. Przekażę pani Weronice Zielińskiej list gratulacyjny, ale nie tylko list gratulacyjny. Zgodnie z przepisami pani Weronice za sukces sportowy należy się gratyfikacja finansowa. I ten list jednocześnie jest informacją o przekazaniu gratyfikacji finansowej za sukcesy sportowe. Pani Weroniko? Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie gratuluję. To dla mnie wielka przyjemność. Właśnie, jak wyglądają te przygotowania? Może ma pan liczbę już, pan minister, liczbę tych Polaków, którzy pojadą do Paryża? Czy to się ta liczba zwiększa, zmniejsza w porównaniu do tego, co było w Tokio? Może coś o szansach medalowych, pan minister powie? Dużo pytań pan zadał. Tak, no liczba się zwiększa. Jeśli się nie mylę, w tej chwili to jest chyba 168, 169. No widzicie, jak się zmienia. 169 osób. Pani Roxana Słupik. Tak, nasza triatlonistka wczoraj we Włoszech zdobyła kolejną kwalifikację. Bardzo nas to cieszy. Monitorujemy to. Liczymy jeszcze na kilka spektakularnych sukcesów. Ja bardzo liczę na koszykówkę pięcioosobową. Między innymi, ale nie tylko. No czekamy na formalną kwalifikację pani Zielińskiej. Dzisiaj chyba nawet walczą bokserzy nasi, bokserki i bokserzy. O kwalifikacji nie miałem czasu dzisiaj jeszcze spojrzeć, bo to chyba jest różnica czasu. Nie zdziwiłbym się, gdyby walczyli w tej chwili, albo już są po walkach, więc ta liczba się zwiększy. No ja się spodziewam, że to będzie grubo powyżej 200, reprezentacja będzie powyżej 200 osób. Chciałoby się, żeby to było, dochodziło do 250 osób. Jak trwają te przygotowania? To bardzo różnie, to właściwie pani trzeba pytać, jak trwają te przygotowania. Ja staram się to monitorować, ale staram się to robić tak, żeby nie przeszkadzać. Niektórzy walczą o kwalifikacje, niektórzy mają zawody, które ich przygotowują, chociażby siatkarze, siatkarki. Niektórzy odpoczywają albo trenują w spokoju, mają zgrupowania, starając się wyciszyć. To pewnie zależy od dyscypliny, czy mówimy o dyscyplinie indywidualnej, czy o drużynie. Wiadomo, że drużyna wymaga jakiegoś szlifowania na zgrupowaniach. My ze swojej strony jako ministerstwo staramy się robić wszystko, żeby sportowcom przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich nie brakowało niczego. I rzeczywiście są takie przypadki, że do mnie dochodzą sygnały, że niektórym naszym sportowcom
brakuje, bo ktoś nie przyznał stypendium, bo związek czegoś nie zauważył. Jeśli do mnie takie informacje docierają, ja staram się nie nagłaśniać tych faktów, nie robić z tego jakichś spektakli, ale jeżeli do mnie dociera jakakolwiek informacja, że na przykład sportowiec, który ma kwalifikację olimpijską, przygotowuje się do igrzysk, nie ma stypendium, to ja w takich sytuacjach zawsze reaguję. Jeżeli jeszcze ktoś nie ma stypendium, a nie wiem o tym, wydaje mi się to w tej chwili mało prawdopodobne, bo staram się to bardzo szczegółowo analizować i te informacje ze związków zdobywać, to ja wychodzę z założenia, że każdy sportowiec, każdy trener, który pracuje ze sportowcem, jeżeli to nie jest trener kadry, który przygotowuje sportowca do igrzysk, musi mieć spokojną głowę, musi mieć zapewnione finansowanie, przynajmniej do czasu igrzysk. I w każdej takiej sprawie, a były takie związki, w których te świadczenia nie były udzielane przez związki, reagowałem, zapewniając to finansowanie. Jest wiele takich sytuacji, w których potrzeba dodatkowych finansowań ze względu na zgrupowanie, koszty, które wzrosły. Staramy się do tego podchodzić bardzo elastycznie i reagować na wszystkie sygnały. No bo naszym zadaniem, zadaniem ministerstwa jest odpowiednio przygotować, albo inaczej, zapewnić, bo szkolenie to jest po stronie związków, ale zapewnić środki finansowe do tego, żeby to szkolenie przebiegało w sposób niezakłócony. Centralne ośrodki sportu nasze są przygotowane, jeśli kadrowicze przyjeżdżają do centralnych ośrodków sportu. Wszystko inne schodzi na plan dalszy. Ośrodki są absolutnie podporządkowane sportowcom, którzy przygotowują się do igrzysk. Więc tak to z naszej perspektywy wygląda. Nie chciałbym się bawić w jakieś analizy szczegółowe, bo to jest sport i ja wiem, że wymienianie nazwisk na przykład często nakłada dodatkową presję na sportowców i było wiele takich przypadków, że ta dodatkowa presja jednym służy, a drugim przeszkadza, więc nie chciałbym tym nakładając presję przyczynić się do jakiegoś zakłócenia przygotowań i przebiegu samych igrzysk. Natomiast wiem, że na pewno nasze oczekiwania nie powinny być mniejsze niż na ostatnich igrzyskach. 14 medali w Tokio i wszystko co więcej niż w Tokio, to będzie sukces. Wszystko co mniej, wydaje mi się, że będzie powodem do poważnego zastanowienia się, co jest nie tak. Wiemy, że ten wynik w Tokio był specyficzny albo szczególny, bo niebywały sukces lekkiej atletyki, naprawdę niebywały sukces lekkiej atletyki. Trochę przysłonił, wydaje się raczej przeciętny wynik w innych dyscyplinach, na które chyba liczyliśmy bardziej. Gdybyśmy odjęli lekkoatletyczne medale, a nikt nie spodziewał się 9, to wydaje mi się, że ten wynik oceniany byłby raczej w kategoriach umiarkowanego sukcesu. Wydaje mi się, że nakładanie podobnych ciężarów na lekkoatletów w tych igrzyskach może być trudne i wydaje mi się, że nikt nie spodziewa się, że oni ten wynik powtórzą. Choć czy my oczywiście liczymy na medale olimpijskie w lekkiej atletyce. Przypomnę, że były takie medale w lekkiej atletyce, których się naprawdę nikt nie spodziewał. Może poza największymi fanami, oczywiście samymi sportowcami. I pewnie takie niespodziewane sukcesy tym razem też nam lekkoatleci zapewnią. Ale wydaje mi się, że to są te igrzyska, w której inni muszą się włączyć i pomóc lekkoatletom, żeby tą magiczną piętnastkę osiągnąć. Ja skieruję pytanie do pani Weroniki Marcinow, to Telewizja Polska. Skoro już była mowa o tych przygotowaniach, to chciałbym zadać pytanie, jak one wyglądają i jak budowa formy, no i też jak samopoczucie przed tym najważniejszym turniejem? No nie ukrywam, że samopoczucie jest zmienne, bo gdzieś tam na potwierdzenie tej kwalifikacji cały czas czekamy, cały czas ktoś do mnie też pisze, jak z tą kwalifikacją, czy ona już jest, czy jej nie ma. Więc tak teraz pokrótce wyjaśnię, jak to wygląda z kwalifikacją w ogóle u nas w podnoszeniu ciężarów. 24 maja został zaktualizowany ranking kwalifikacyjny, w którym jest oznaczone pewne 10 osób, które już pojadą na igrzyska. I według regulaminu, jeżeli w tej dziesiątce
znajduje się zawodniczka z każdego kontynentu, kwalifikuje się kolejna osoba z listy rankingowej, czyli w tym wypadku moja osoba, bo jestem teraz na miejscu 11. Natomiast na potwierdzenie oficjalne tego trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do 10 czerwca, bo 3 czerwca powinna wpłynąć informacja ze Światowej Federacji do naszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego i do 10 czerwca Polski Komitet Olimpijski ma za zadanie dać tą informację, że jestem gotowa, że po prostu wysyła mnie na igrzyska. Więc te samopoczucie jest zmienne z tego względu, że jest to cały czas oczekiwanie, natomiast ja wracając z Pucharu Świata w kwietniu, który był w Phuket w Tajlandii, wracałam też z nastawieniem, że i tak trzeba trenować, i tak trzeba się przygotowywać do igrzysk, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Więc cały czas po powrocie z Tajlandii jestem w treningu, także jak na te igrzyska polecę, mam nadzieję, że będę dobrze przygotowana, na pewno lepiej niż to było w Tajlandii.